Percy Jackson to zaraz po Harrym Potterze moja ulubiona seria fantasy. Nic w tym dziwnego, skoro obie serie mają bardzo dużo podobieństw. Sam autor serii książek o Percy Jacksonie, Rick Riordan, nie ukrywa, że inspirował się Harrym Potterem. W tym filmie przedstawię wam największe podobieństwa obu serii. Zdaję sobie sprawę, że być może wielu z was nie czytało książek i Percy'ego Jacksona zna jedynie z tej okropnej adaptacji, tak więc postaram się, żeby w tym filmie nie było większych spoilerów do Percy'ego Jacksona, no ale ciężko powiedzieć o jakichkolwiek podobieństwach, nie zdradzając nic. Zacznijmy może od wyglądu głównego bohatera. Percy Jackson, podobnie jak Harry, ma czarne włosy i zielone oczy. W dodatku w pierwszej książce ma 12 lat, więc jest jedynie o rok starszy od Harry'ego. Zarówno Harry, jak i Percy mieszkają z podłymi osobami, które ich nienawidzą. U Harry'ego są to oczywiście Dursleyowie, do których Harry wraca w każde wakacje. U Percy'ego jest to jego ojczym Gabe, który podobnie jak Dursleyowie na Harrym, znęca się nad Percym. I kolejne ciekawe podobieństwo. Mama Percy'ego związała się z Gabe'em po to, żeby chronić Percy'ego przed potworami. Podobnie Harry, mieszkając z Dursleyami, jest chroniony przed Voldemortem. No i jakby nie patrzeć, obu chłopców w jakiś sposób ochrania ich mama. Percy, podobnie jak Harry na początku, żyje w zwyczajnym świecie, nie wie kim jest, a następnie dowiaduje się o ukrytym magicznym świecie, do którego należy. No i Percy, tak jak Harry, wyróżnia się na tle swoich rówieśników i jest kimś wyjątkowym. Harry przyczynił się oczywiście do upadku Voldemorta, natomiast Percy jest synem jednego z trzech głównych bogów, a to nie zdarzyło się w tym świecie od lat. Zarówno Harry, jak i Percy mają dwóch przyjaciół odmiennej płci. U Harry'ego jest to oczywiście Ron i Hermiona, natomiast Percy przyjaźni się z Groverem i Annabeth. Annabeth w szczególności przypomina Hermionę, gdyż podobnie jak ona jest mądra i inteligentna. W końcu jest córką Ateny, grecką boginią mądrości. Jeden z przyjaciół głównego bohatera cierpi również na arachnofobię. U Harry'ego jest to Ron, natomiast w Percy Annabeth. Percy trafia do obozu Herosów, który jest takim odpowiednikiem Hogwartu. W obozie Herosów, podobnie jak w Hogwarcie, dzieci wybierani są do jednego z domów. No i każdy z domów, podobnie jak w Hogwarcie, ma swój stół, przy którym siedzą jego członkowie. Interesujące jest również to, w jaki sposób dokonuje się wyboru, do którego domu ma należeć dziecko. W Harrym Potterze na głowę ucznia nakładana jest tiara przedziału, natomiast w Percy Jacksonie nad głową dziecka pojawia się znak odpowiedniego boga. Niby różne rzeczy, ale tak czy siak o wyborze decyduje coś, co znajduje się na głowie lub nad głową dziecka. Obóz Herosów ma nawet swój odpowiednik Argusa Filcha, woźnego Hogwartu, który wie o wszystkim dzięki swojej kotce Norris. W Percy jest to szef ochrony, który również ma na imię Argus i widzi wszystko dzięki swoim 100 oczom. Zarówno Harry, jak i Percy mają swojego szkolnego wroga. U Harry'ego jest to Draco Malfoy, w Percy jest to Clarice. Clarice, podobnie jak Malfoy, ma swoją bandę i nawet pochodzi z podobnego domu. Myślę, że możemy tu zrobić analogię między domem Aresa a Slytherinem, gdyż członkowie tych domów zachowują się podobnie. Co jednak ciekawe, ojciec Clarice, podobnie jak ojciec Malfoya, znęca się psychicznie nad swoim dzieckiem i jest dla niego okrutny. W obu seriach jest sposób na uzyskanie nieśmiertelności. W Harrym Potterze są to oczywiście horcruxy, natomiast w Percy Jacksonie jest to coś całkowicie innego i nie powiem co to jest, ale pomysł został zaczerpnięty z greckiej mitologii i moim zdaniem jest bardzo ciekawy. W obu seriach mamy również moment, gdzie główny bohater bada przeszłość antagonisty, aby sprawdzić w jaki sposób osiągnął nieśmiertelność. A propos, nie zdradzę kto jest głównym antagonistą w Percy, ale ma on bardzo dużo wspólnego z Voldemortem. Przede wszystkim na początku dowiadujemy się, że kiedyś stanowił zagrożenie, ale został pokonany, jednak nie umarł i podobnie jak Voldemort szuka sposobu, żeby powrócić. W obu seriach dużą rolę odgrywa również przepowiednia. W Harrym jest to przepowiednia profesor Trelawney, natomiast w Percy wielka przepowiednia. I co zabawne, obie przepowiednie mogą dotyczyć więcej niż jednej osoby. Najciekawszą postacią Harry'ego Pottera jest bez wątpienia Severus Snape, który najpierw był śmierciożercą, później pomagał Dumbledore'owi, aż w końcu poświęcił swoje życie dla sprawy. W Percy Jacksonie jest również bardzo podobna postać. Nie zdradzę oczywiście kim ona jest, ale podobnie jak Snape na początku jest szpiegiem, a później przechodzi na dobrą stronę i tragicznie umiera. Dodatkowo w obu seriach mamy człowieka lub boga o dwóch twarzach, labirynt, przedmiot lub stworzenie, które pokazuje to, czego się najbardziej pragnie. W Harrym jest to zwierciadło, a w Percy syreny. I co ciekawe, w obu seriach na końcu pierwszej książki trójka bohaterów musi przejść obok trzygłowego psa. Ale to pod
podobieństwo wynika bardziej z tego, że autorzy obu serii korzystali z tej samej mitologii. Dlatego też w obu seriach możemy znaleźć dużo podobnych stworzeń. To nie są wszystkie podobieństwa obu serii, ale nie chciałem wgłębiać się w szczegóły, żeby nie spoilować nic do Percy'ego Jacksona. I jeżeli znacie jakieś inne podobieństwa, to piszcie o nich w komentarzach. Jeśli jeszcze nie widzieliście moich szczerych skrótów do Harry'ego Pottera, to linki zostawiam w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.